Przedstawiam słuchaczom Radia Rodzina pana Tadeusza Kundę, który jest prezesem katolickiego ruchu Efata. Panie Tadeuszu, czym jest ten ruch? Jakie są jego cele? Serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy Radio Rodzina we Wrocławiu. Ruch Efata zrodził się ze szczególnej potrzeby obrony czystości nauki Kościoła przed nawałem sekt, przed ich doktrynami. Właściwie zrodził się on w roku 1989. Pierwsze spotkanie nasze tych, którzy chcieli podjąć ten trud, odbyło się w Elblągu przy obecności założycielki siostry Zofii Klimowskiej. Ten ruch w tej chwili przechodzi już pewien jubileusz, 14. spotkanie nasze w Grodzie Niepokalanej w Niepokalanowie. Na ten ruch składa się wiele problemów, które chcieliśmy podjąć, ażeby sprostać zadaniom. Coś na wzór świętego Jana Chrzciciela, prostujcie ścieżki pańskie. I nastała stosowna chwila. Staramy się rozmawiać z wszystkimi braćmi odłączonymi z różnych organizacji, może ze szczególnym ukierunkowaniem na tak obecnie w Polsce wszechobecną doktrynę Świadków Jehowy. Bracia odłączeni przychodzą do nas, pukają. Katolicy niejednokrotnie zestresowani, nie wiedzą jak z nimi rozmawiać. I tu chcielibyśmy podać rękę wszystkim tym, którzy pragnęliby stanąć w szeregach obrońców Chrystusowej wiary. I tak może dogłębnie powiedzieć, na pokładzie łodzi Piotrowej zatrudnić się w charakterze ratowników i podawać koło ratunkowe tym wszystkim, którzy oczekują od nas pomocy, bądź niebezpiecznie balastują na krawędzi łodzi Piotrowej. Owocem naszych zmagań pod patronatem Niepokalanej jest to, że napisaliśmy szereg książek w temacie. Wydajemy miesięcznik nasz o nazwie Efata. Jest to miesięcznik, który wziął sobie za cel jedynie pokazywania przewrotność doktryn, którzy w ewidentny sposób atakują wszystko to, co nosi pieczęć chrześcijaństwa. Ten miesięcznik robi bardzo dużo dobrego. Otrzymujemy sygnały od czytelników, i to mobilizuje nas, pomimo ogromnych trudności, jakie się piętrzą, ażeby kontynuować, ubogacać tekst i jak najszerszy kolportaż prowadzić. Dwa razy do roku spotykamy się w gronie Niepokalanej w Niepokalanowie pod patronatem Maryi. Tam, gdzie święty ojciec Maksymilian Kolbe bronił jej godności, spotykamy się i ona błogosławi, udziela nam szczególnych łask, ażebyśmy na tej drodze bojowania nie ustawali. Pocieszające jest to, że grono członków ruchu Efata powiększa się i sympatyków również. Jaką jeszcze działalność prowadzi ruch Efata? Chciałbym tu podkreślić, że prowadzimy rekolekcje, konferencje, prelekcje we wszystkich kościołach, gdzie zostajemy zapraszani przez przewielebnych księży proboszczów na terenie całej Polski. Aktualnie mam zaproszenie nawet już z Ukrainy. Osobiście pełnię funkcję przewodniczącego tego ruchu i za zezwoleniem księży biskupów przyjmuję zaproszenia i wygłaszam konferencje, prelekcje na terenie całej Polski. Owocem może tych usiłowań jest ogromna informacja ludzi doświadczonych. Osobiście 40 lat z tym problemem jestem mocno związany. Także to doświadczenie 40-letnie powodują to, że przekaz, który jest,
powoduje większe zainteresowanie się problemem sekt. Aktualnie zaproszenia sięgają końca maja przyszłego roku. Stąd można wywnioskować od razu, jak wielkie zapotrzebowanie jest na tego typu informacji, które, prawda, uwrażliwiają wiernych. Trzeba podkreślić, że nawet na zaproszenie księży biskupów przemawiałem do zgromadzeń kapłańskich w obecności księży biskupów. Miało to miejsce w Toruniu i dwa razy w Pelplinie, a ostatnio w 1993 roku miałem ten zaszczyt przemawiać przed zgromadzeniem kapłanów i biskupów w seminarium duchownym w Szczecinie na zaproszenie przewielebnego jego ekscelencji księdza biskupa metropolity Mariana Przykuckiego. Przyjmujemy również zaproszenia ze szkół od księży katechetów. Głosimy konferencje dla młodzieży. I tego typu zapotrzebowanie na takie słowo jest bardzo duże. Następną sprawą szkolimy Legiony Marii, tak zwane przygotowanie do dialogu. Tutaj prym wiedzie Lublin, Zamość i okoliczne miejscowości. Następną taką sprawą jest, że na takie wygłaszanie stosownych nauk, stosownych konferencji, prelekcji czy też rekolekcji, prawda, no to trudno zaplanować, bo to się już dzieje, prawda, rok do przodu. Tylko dwa razy właściwie nie zdążyłem na umówione spotkanie, pozostawiając wszystkie inne sprawy na boku. Ci, którzy wracają do Kościoła Chrystusowego jako bracia odłączeni, ci, którzy odnajdują drogę do Chrystusa, z powrotem wracają do Chrystusowej owczarni, chcąc zrzucić ze świadomości ciężar gniotący, świadomości prześladowania Kościoła Chrystusowego, zniosą również słowo przepraszające, i to słowo najbardziej może trafia do przekonania słuchaczy, dlatego że przeważnie są posadzki Kościoła zroszone łzami tych, którzy słuchają tych przekazów. I tu się może tak troszkę biblijnie powiedziałbym to, co Pismo Święte mówi, że większa jest radość z jednego grzesznika, który pokutę czyni. To są takie owoce, którym na samym wstępie chciałem się podzielić. I przyjmujemy również inne katechezy do wygłoszenia, o których tutaj już nie będę wspominał, gdy to jest bardzo zróżnicowane różne zaproszenia. Jakie osoby należą do ruchu Efata? Do ruchu Efata do dnia dzisiejszego, tak podkreślam, przynależeli wszyscy ci, którzy sercem ważyli problem. Nie ma tutaj żadnych granic wiekowych, wykształcenia czy przynależności w Kościele do hierarchii, czy też do rzesz ludzi świeckich. Każdy, kto ważył problem, przyjeżdżał na zjazd, uważany był za członka ruchu. Natomiast obecnie, w dniu dzisiejszym, jest deklarowany statut, opracowany, który będzie rejestracją naszego ruchu. Wówczas, prawda, będą określone pewne punkty szczegółowo. Ale nie ma również w tych założeniach ruchu, że jakaś jest granica, czy jakkolwiek. Im więcej kapłanów, tym wspanialsze wzbogacenie ruchu. Następną sprawą, którą godna jest podkreślenia, że praktyczne Boże towarzyszące tym usiłowaniom, uwidocznione w powrotach braci odłączonych z różnych organizacji, nie tylko z szeregów wyznawców strażnicy, powoduje, że to jest ogromny mobilizator. Na zjazdy ruchu Efata przyjeżdżają wszyscy ci, którzy odnaleźli drogę do Chrystusa, których Chrystus odnalazł, zamłoganych na tych ścieżkach, na tych krzywiznach, i z powrotem przyniósł do owczarni. Oni wszyscy z ogromną wdzięcznością dla tych, którzy podali im kolo ratunkowe, i z wielką miłością do Boga, którego odnaleźli, są tymi, jak my to określamy, czekoladkami od niepokalanej.
A smak i zapach tego jest tak wspaniały, że każdy, kto przeżywa taką ucztę, to musi przypomnieć słowa Chrystusa. Właśnie ten werset. Idźcie i przynoście owoc, który ma trwać na życie wieczne. Jak Pan, mając tak bogate doświadczenie w dyskusjach ze świadkami Jehowy, ocenia zagrożenie dla Kościoła płynące z ich działalności? Na to pytanie odpowiedziałbym w ten sposób, że byłbym kłamcą, jeżeli bym powiedział, że został przynajmniej zahamowany ruch od odejścia od Kościoła. Upływ krwi z Kościoła katolickiego jest bardzo znaczny. Liczymy obecnie na około 250 000. Ponad 250 tysięcy polskich katolików uwierzyło doktrynie strażnicy. I tutaj apostolowanie, czy inaczej pseudoapostolowanie tych ludzi pukających do drzwi katolickich jest bardzo nasilone, zwielokrotnione i na pewno mają owoce. Niemniej jednak, to co mamy w zamiarze, to co sprawia Matka Najświętsza na polu tego działania, powoduje zrozumienie, że przyjdzie stosowny czas, że więcej osób, nie tylko świeckich, ale i kapłanów, zrozumie konieczną potrzebę stania w obronie, dostrzeże zagrożenia, jakie płynie z sekciarskich doktryn, które mocno uderzają w fundament Chrystusowego Kościoła, Pismo Święte. I wówczas na pewno nastąpi ta chwila, że zostanie ta cała akcja przyhamowana. Nie chcę uchodzić tu za fałszywego proroka, ale te owoce w tak małym gronie są tak bogate. Wierzę w to, że to na pewno kiedyś nastąpi. Wiem, że już kilkakrotnie był Pan we Wrocławiu. Czy chciałby Pan coś powiedzieć słuchaczom Radia Rodzina i mieszkańcom Wrocławia? Z całego serca dziękuję wszystkim tym słuchaczom Wrocławia, którzy mnie już słuchali. Tam już w wielu kościołach byłem. Którzy dziękowali mnie. A ja osobiście, dziękując Bogu, proszę wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę w naszej intencji. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za rozmowę.